Linia kolejowa nr 7, choć jest już przejezdna w Warszawie, to nie oznacza, że jest całkowicie gotowa. Przystanki i stacje są przejezdne i funkcjonalne dla pasażerów, ale nie ma chociażby jeszcze działających przejść podziemnych czy kładki na Olszynce Grochowskiej. Jak wygląda cała ta inwestycja w marcu 2024? Zapraszam Was na przelot nad tą inwestycją. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Thank you.
Tak cały czas trwa jeszcze przebudowa linii kolejowej nr 7 w Warszawie, na odcinku właśnie do Wawra, z wschodnich, gdzie się aktualnie znajduje. Ta budowa miała się prywatnie zakończyć oczywiście z końcem 2023 roku. Jak dobrze wiemy, tak się nie wydarzyło. Będziemy jeszcze czekać na zakończenie tej inwestycji do trzeciego kwartału 2024 roku, więc jeszcze sobie chwilę pooglądamy, jak to wszystko powstaje. Później na Otwock. Kiedy dokładnie, nie wiemy. Najprawdopodobniej w przyszłym roku rozpoczną się jakieś większe prace faktycznie i czterotor do Otwocka powstanie, a na razie będzie tylko i wyłącznie prawie do Warszawa. A nie, natomiast jeżeli chcecie to cały czas oglądać i pomóc mi w realizacji tych wszystkich filmów jeszcze przez najbliższe miesiące na odcinku do Wawra, zostańcie patronami Wiznosza, patronite.wiznosz. Tymczasem ja biegnę do centrum Warszawy i do metra próbuję jakoś się dostać, bo pada i kiepsko, ogólnie kiepskie były warunki do latania, niestety w trakcie niektórych lotów padał deszcz. Ale dobra, mniejsza z tym, wracamy do reszty filmu.